W sobotę o godzinie 15 w Rzeszowie Miedź zmierzy się z Aptlan Resowią. Marcin, przed nami kolejny daleki wyjazd na drugi koniec Polski. Dokładnie, już zapominamy o poprzednim meczu z Bełchatowem i teraz skupiamy się na kolejnym. Cały czas się pod ten mecz przygotowujemy, bo na pewno to będzie zupełnie inne spotkanie. Nawet jeśli chodzi o sam fakt stanu murawy, która jest w Rzeszowie, więc te przygotowania może będą delikatnie inne, ale jesteśmy pewni siebie, czujemy się dobrze i jedziemy do Rzeszowa po punkty. Pierwszy mecz z Sandecją, porażka, co by nie mówić, po błędach w naszej obronie. Z kolei z GKS-em na zero z tyłu Bełchatowianie nie stworzyli sobie zbyt wielu groźnych okazji. Jakie jest prawdziwe oblicze Miedzi na starcie rundy wiosennej? To znaczy do momentu straty bramki z Sandecją, czyli gdzieś tam do 30 którejś minuty, też mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Przeciwnik nie stwarzał sobie praktycznie żadnych sytuacji i zadecydował jeden błąd indywidualny, gdzie mogliśmy po prostu nie chcieć na siłę tej piłki rozegrać, tylko oddalić ją trochę od własnego pola karnego, bo gdzieś też murawa nie była w najlepszym stanie. Tutaj gdzieś w meczu z Bełchatowem te błędy nam się nie przydarzyły. Nie dopuściliśmy przeciwnika praktycznie do żadnej klarownej sytuacji. Jeśli chodzi o posiadanie piłki, też mieliśmy bodajże trzykrotnie większe, w związku z czym mieliśmy ten mecz pod kontrolą i myślę, że wygraliśmy w pełni zasłużenie. To ostatnie 3-0 z GKS-em przywraca wiarę we własne umiejętności, we własne możliwości, bo początek tego meczu był taki, że troszkę nerwowości było widać w waszej grze. To znaczy ta wiara cały czas była, bo w tym okresie przygotowawczym cały zespół wyglądał bardzo dobrze, każdy bardzo mocno pracował i walczył o to, żeby być w tej pierwszej jedenastce. Ta rywalizacja naprawdę była na wysokim poziomie, te wyniki sparingów, co prawda z przeciwnikami niżej notowanymi, ale napawały optymizmem i myślę, że gdzieś ten pierwszy mecz z Sandecją nie ułożył się po naszej myśli. Był jednym z najsłabszych w tym sezonie. Wyciągnęliśmy wnioski i już ten mecz z Bełchatowem wyglądał dużo lepiej. Szczególnie z każdą minutą gdzieś ta pewność siebie była coraz większa i ta druga połowa już naprawdę całkiem fajnie wyglądała. Jak wyglądaliście w tym tygodniu w treningach? Jak rozwija się zespół wraz z kolejnymi tygodniami? Znaczy cały czas ciężko pracujemy. Każdy z zawodników walczy o to, żeby w tym pierwszym składzie czy tej 20 meczowej się znaleźć, w związku z czym no, wygląda to naprawdę obiecująco. Rywalizacja na pewno podnosi poziom całego zespołu i oby tak było przez cały ten sezon. To jeszcze na koniec parę słów o rywalu. W Resowi zimą zaszły spore zmiany kadrowe. W ostatnich meczach praktycznie zupełnie inne zestawienie linii obrony. Czego się spodziewacie po tym rywalu? Bo z pewnością będzie to już zupełnie inny przeciwnik i zupełnie inny mecz niż to, co było jesienią w Legnicy. Tak jak wspomniałeś, to jest całkiem nowy zespół, który też na pewno się dociera, bo mnóstwo nowych twarzy w Rzeszowie w tej rundzie jest. Trzeba na pewno się nastawić na taki typowy mecz walki, coś podobnego jak to miało miejsce w Nowym Sączu. Na pewno nie będzie to takie spotkanie jak tutaj z Bełchatowem, bo jednak stan murawy tutaj w Legnicy jest znacznie lepszy niż ten w Rzeszowie, więc typowy pewnie pierwszoligowy mecz walki. My jesteśmy na to przygotowani i pod ten mecz w ten sposób się przygotowujemy.